Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Atom RPG. Poprzednim razem zakończyliśmy w tym miejscu przed wejściem do głównego bunkra, kończąc tym samym podstawowy samouczek. Dzisiaj rozpoczynamy od wejścia do środka. Организация «Атом» была создана задолго до войны, развязанной подлыми империалистическими захватчиками. Среди наших задач не только сбор довоенной технологии и восстановление нашей советской родины, но и достижение довоенного уровня жизни. И для реализации поставленных целей мы регулярно отправляем в пустоши поисковые экспедиции. Однако недавно экспедиция под руководством генерала Морозова перестала выходить на связь. Наши человеческие ресурсы ограничены, поэтому стандартная процедура в таких случаях – отправка нескольких оперативных агентов для проведения разведывательных действий. Вы были выбраны для выполнения этого задания. Отряд генерала Морозова имел важную задачу – найти, взять под контроль и изучить секретный бункер. Бункер 317. По нашим данным, это место находится недалеко от населенного пункта Отрадное. Для успешного выполнения задания рекомендуется выйти на связь с нашим агентом в городе Краснознаменный. Кодовое имя – Фидель. Его прикрытие – трактир в пригороде. Так что помимо оперативной помощи, он может оказать информационную поддержку. Пароль для связи с агентом вы узнаете из конверта. После прочтения – уничтожить. И помните… Ваша задача – наблюдение и сбор информации о Морозове и его отряде. Не нужно проявлять излишнего героизма. Пустоши – это крайне опасное место. Удачи вам, кадет. И пусть будет атом. Okej, kilka naprawdę ważnych informacji dostaliśmy w tym momencie. Niebo jest czyste, nieprawdaż? Można by na nie patrzeć i patrzeć. Chwila, moment. Co to za szelest w krzakach? Z nierównych, tańczących przed ogniskiem cieni materializuje się solidnie zbudowany, ciemnowłosy mężczyzna po 30, ubrany w tłusty mundur w kolorze khaki. Proszę, proszę! Tak ty, towarzyszu, to tak jakbyś zszedł z okładki starego czasopisma, nie przesadzam? Mężczyzna zatrzymuje się przed tobą i pociera ręce jakby dla ogrzania, a może pokazuje imponujący kastet założony na swoją lewą rękę? Turysta na pewno, czyż nie? Namiot taki czysty, ubrania nie są połatane i te skarby, o! Mężczyzna gwiżdże, jego spojrzenie szybko przechodzi po wszystkich twoich rzeczach. Nie jest ci ciężko nosić tyle dobrego na sobie? Twarz nieznajomego nagle rozmywa się w złowieszczym uśmiechu. Bo ja i chłopcy byśmy pomogli, cóż nie za darmo oczywiście, ale za całkiem przyzwoitą kwotę. Co ty na to, staruszku? Zauważasz cztery inne postacie bezpiecznie okryte ciemnością nocy. A jeśli wcześniej mogłeś mieć jakieś wątpliwości, to teraz wszystko staje się boleśnie jasne. Zostaniesz okradziony. Okej. Myślę, że wygranie tego starcia... Wiem na pewno, bo gdzieś to jest do znalezienia na YouTubie, że to starcie da się wygrać jakimiś totalnymi kombinacjami. Ja w to nie będę szedł, więc z góry zakładam, że to starcie jest przegrane. Złą sobie dobraliście ofiarę, stary. Przez wiele lat przygotowano mnie do potyczek z tubylcami. Zgadzam się, musimy się dzielić, ale mam tu tylko to, co niezbędne do przetrwania. Bądź człowiekiem, zostaw mnie w spokoju. Mężczyzna uśmiecha się dobrodusznie i mruga do ciebie.
Nie bój się, młody. Żołnierz nie skrzywdzi dziecka. Zobaczmy, co tu masz. Może nie weźmiemy wszystkiego, a ty się połóż i odpocznij. Co masz na myśli? No i generalnie tyle. Bierzcie łup, chłopaki. Mamy dziś niezły połów. Jeden strzał. Generalnie jeden strzał wystarczył, żeby mnie znokautować. Więc nie ma się, nie było się generalnie co łudzić, że dostaniemy tutaj niezły wpierdol. Pusty namiot. Okej. Zostawili manierkę. Też pustą. Zabrali nawet wodę z manierki, jeżeli wcześniej tam była. No i generalnie jesteśmy w czarnym D. Czarnej D. Zabrali mi totalnie wszystko. Okej, jest cegła. To weźmy te cegły, jak znajdę jakąś butelkę, to zrobię sobie przynajmniej tego tulipana na dzień dobry. Zawsze coś. Też leży cegła. Taśma izolacyjna. Mam kłodę, deskę, czy kłodę, cegłę i łyżkę i taśmę. Mogę z tego zrobić miotacz ognia? Gówno mogę z tego zrobić generalnie. Znaczy może i coś mogę, ale nie wiem jeszcze tego. A nic więcej tutaj nie ma. Fajny ma ten klimat. Bardzo mi się podoba, że nie ma tutaj jakichś takich dziwnych rzeczy. Jakichś kolorowych fajerwerków i tak dalej. Takiego przerysowania. Wszystko jest takie stonowane, ponure. Generalnie takie, jakie raczej by było w takich realiach. Tak mi się wydaje. Okej, jest jakiś typ. Zobacz, kto tam jest. Widzisz silnego mężczyznę w wieku około 30 lat, w podniszczonej przedwojennej kurtce i z imponującym karabinem w dłoniach. Sądząc po jego spojrzeniu i zachowaniu, wydaje się być fajnym gościem, który z chęcią zamieniłby parę słów z podróżnikiem. Żuje melancholijnie słomę, jednak na twój widok od razu się ożywia. Cześć, towarzyszu. Cześć i tobie. Mężczyzna chrząka i wypluwa słomę. Wyzywająco zdejmuje ręce z karabinka i pozwala mu wisieć bezwładnie na prowizorycznym skórzanym pasku. Miło mi cię poznać. Mam na imię Jan i pilnuję tej bramy do wioski. Jeśli to nie tajemnica, jaki jest cel twojej wizyty? Szukam kogoś, to prawda. Zakładając, że szukam tych typów, którzy mnie okradli. Fajnie by było odzyskać te rzeczy. Niech będzie, szukam kogoś. Kogoś z wioski? Niezupełnie. A, to dobrze. Mogę jakoś ci pomóc? Mógłbym zadać ci kilka pytań? Pytaj, a ja postaram się odpowiedzieć. Czy oddział wojskowy nie przeszedł ostatnio przez wieś? To ciekawe, że pytasz.
Właśnie niedawno przechodził jeden oddział, no nie wiem, wojskowy, niewojskowy. W każdym razie faceci wyglądali poważnie, trzymali się po wojskowemu, wszyscy z dobrą bronią. Chyba nawet mieli mundury, w skrócie poważni ludzie. Może chodzić o naszych gości. Chociaż cholera wie, mogli pójść tak naprawdę w każdym kierunku. Kupili u nas trochę wody, odpoczęli dzień za murami i poszli dalej. Ja rozmawiałem z najmłodszym z nich i on powiedział mi, że prowadzą wyprawę na ruiny, tu niedaleko. Widać pozostałości łupu przedwojennego szukają. Cóż, Bóg z nimi. Wydawali mi się normalnymi chłopakami. Okej, czyli poszli niedaleko w stronę ruin, czyli mamy już wskazówkę, jeżeli to byli oni oczywiście. A możesz mi pokazać, gdzie te ruiny są? Jan bierze twoją mapę i po dokładnym zbadaniu rysuje na niej węglem krzyż. Jeszcze raz krytycznie ogląda mapę, po czym przekazuje ją z powrotem tobie. Tutaj, patrz. Nie blisko, ale i niedaleko. Dziękuję, czy mogę zadać kolejne pytanie? Można tu znaleźć gdzieś pracę. No myślę, że to całkiem rozsądna opcja. Opowiedz o wiosce. Jakieś plotki. Zobaczmy z tą pracą. Praca być może się znajdzie. U nas mechanik zaginął. Steblew miał na nazwisko. On w ogóle lubi sobie wypić. Czasem popada w obłęd. No teraz coś podejrzanie długo go nie ma. A przecież ostatni raz, kiedy go widziałem, chodził już pijany i chwalił się, że wkrótce stanie się, nie uwierzysz, milionerem. A teraz zniknął. Może zarobił ten swój milion i uciekł. Może i tak, tylko jak on go zdobył? Mętna historia, doprawdy. Jan wzrusza ramionami i uważnie wpatruje się w dal, a następnie ponownie zwraca się do ciebie. Tak czy inaczej, facet z rękami nam się nie przyda. To wiem na pewno. Facet z rękami. Może jeszcze jakaś robota jest? No może w karczmie najlepiej popytać. Tam brat i siostra rządzą. Wasja i Katia Radczenko. Może ktoś z miejscowych szuka kogoś do pracy? Nie wiem. No okej. Gościu jest gadatliwy i wydaje się, że sporo wie, więc zapytajmy jeszcze może o wioskę albo plotki. Niech będą plotki. Mnie kiedyś jeden przechodzień opowiedział, że gdzieś na pustkowiach jest opuszczony obóz harcerski. Jak się okazuje, wcale nie jest on opuszczony. Żyją tam zdziczali harcerze, którzy jedzą ludzi i czczą diabła. Cudownie. I jeszcze dodał, że w rzeczywistości oni nie są harcerzami, a kurwa wie kim takim. Jakimiś stworzeniami, które przywdziały dziecięce ubrania i kopiują nasze zwyczaje. Według mnie to są to pierwszorzędne bzdury, a tak poza tym nic szczególnie ciekawego nie słyszałem. Może kogoś innego najlepiej popytaj, bo ja plotkami szczerze mówiąc się nie interesuję. No dobra. Do zobaczenia ponownie. Jasne. Przychodź kiedy chcesz, pogadamy. Nudnie tu na stanowisku stać cały czas. Cóż, jak znajdę czas, to zajrzę. Trzymaj się. No dobra. Generalnie w wiosce raczej nic nam nie grozi. Dobrze byłoby znaleźć pracę, bo generalnie jesteśmy spukani. Nie mamy przy sobie nic poza tym tą stertą badziewia. Przed tobą stoi podstarzały mężczyzna trzymający strzelbę w swoich pomarszczonych dłoniach. Patrzy na ciebie ukradkiem. Mogę zadać kilka pytań? Witajcie, pytajcie. Postaram się odpowiedzieć na wszystko. Czego pilnujesz? To skarbiec naszej wioski. Zbieramy tu podatki, a potem używamy pieniędzy dla dobra ogółu. I lepiej niczego nie próbujcie. Ciekawe, że tak
gada o skarbcu pierwszej osobie, która wchodzi do tej chałupy nieznajomej. Radziłbym powstrzymać się od głupich pomysłów. Może jestem stary, ale potrafię strzelać. Nie chcę was skrzywdzić. Mogę zadać inne pytanie? Okej, co słychać w wiosce? Dobra, muszę lecieć. Żegnaj, powodzenia. Tutaj jeszcze ktoś siedzi. Przed tobą stoi mężczyzna ubrany w starą, zniszczoną kurtkę. Jest silny i krzepki, jak na 60-latka żyjącego na pustkowiach. Możliwe, że ma koło 70. Poważny wyraz twarzy ozdabia podobny do szczoty nos, wąs. Podobny do szczoty wąs. Czego potrzebujecie, towarzyszu? Mogę zadać kilka pytań? Jestem bardzo zajęty, idźcie pogadać z kimś w wiosce. Odwraca się od ciebie, dając do zrozumienia, że to koniec rozmowy. Okej. Tu nie pogadamy. Te przedmioty interakcyjne, które leżą oczywiście w czyimś domu, są do podniesienia, ale to jest kradzież, więc ja nie będę się tutaj zbytnio udzielał w tym temacie. Stoisz w obliczu szczupłego mężczyzny w średnim wieku. Jego koścista twarz rozjaśnia się lekko udawanym uśmiechem, gdy cię zauważa. Dzień dobry. Oferuję państwu spluwy na każdy gust. Przedwojenne albo i współczesne. Strzelby, karabiny, pistolety od najlepszych mistrzów pustkowi. Wszelka broń najwyższej jakości. Jeśli wybuchnie w rękach, śmiało proście o zwrot pieniędzy. No dobra, możemy spróbować barter. Spróbujmy. Porażka. Przepraszam, ale u mnie i tak najlepsze ceny w okolicznych ziemiach. Jeśli nie chcesz kupować, to nie kupuj. Ale zmniejszyć ich jeszcze bardziej nie zamierzam. Szkoda, warto było spróbować. W takim razie poszukam bardziej przychylnego handlarza. Zobaczmy, co ma. Okej, okay, ma tutaj, widzę, całe mnóstwo badziewia, ma również i broń. Niestety ja nie mam pieniędzy, więc i tak nic od niego nie kupię. Chociaż mógłbym wymienić to badziewie. Zobaczmy, ile on mi za to da. 3 ruble. Moglibyśmy zostawić jedną cegłę. Przenieść 3. Taśmę bym zostawił. Taśmy izolacyjnej można użyć do zabezpieczenia kabli czy innych materiałów przewodzących elektryczność. Tak naprawdę można jej użyć do wszystkiego, więc nie ma opcji, żebym jej sprzedał. 11 rubli mogę wyciągnąć z tego, co mam. Czyli jedno wielkie nic. Ale też jeżeli chodzi o te rzeczy, które on tutaj ma, to... Nie ma nic imponującego takiego, co chciałbym kupić. Ewentualnie zardzewiały nóż by się przydał. No dobra, nie będziemy w takim razie handlować. Tylko się rozglądam. Zobaczmy, czy ma coś mądrego do powiedzenia. Kupiec wygląda na nieco rozczarowanego, ale utrzymuje na twarzy uśmiech. Na wypadek, jeśli jednak zdecydujesz się coś kupić. Słucham. Jak idzie handel? Czym żyje wieś? Czym żyje wieś? Marzeniami i nadziejami. Nie, poważnie. Uważam, że to miejsce ma ogromny potencjał. Można by tu zorganizować pięciolatkę, przywieźć materiałów budowlanych. Tu był gigant metalurgii, węglowy gigant przemysłowy. Miasto miało setki tysięcy mieszkańców. No i z jednej strony temu wszystkiemu przeszkadza lokalny kryminalista, a z drugiej strony ludność, ludzie oczywiście, są mili, ale jest im zbyt ciężko. Kopią ziemię od świtu do świtu i boją się patrzeć na gwiazdy. Żadnej komercyjnej żyły. Zapamiętam, pogadamy później. Mają problem z jakimś kryminalistą, ciekawe. Co my tu mamy? Tutaj mamy jakiś sklep z medykamentami.
Jest jakiś doktorek. Widzisz lekko zgarbionego, lecz dobrze zbudowanego mężczyznę w średnim wieku. Ma na sobie kitel z podciągniętymi rękawami i szmacianą czapkę w dziwnym odcieniu szarości. Tak? Musisz być tu lekarzem. Strzał w dziesiątkę, moje dziecko. Doktor Mikoyan. Do usług. Ale możesz mi mówić Konstantin. Potrzebuję pomocy, chcę coś kupić. Nie będę sprawdzał już tych opcji kupowania, bo i tak na nic mnie nie stać. Chcę zadać kilka pytań. W szacunku, jestem lekarzem, a nie przestępcą w przesłuchaniu. Ale dobrze, o co chodzi? Jak tam praca? Intensywna. Taka odpowiedź wystarczy? Intensywna? I to bardzo. Nie wiem, czego mam się jutro spodziewać. Albo przestajesz pracować, albo próbujesz sobie poradzić ze wszystkim, co zsyła na ciebie każdy kolejny dzień. Nieważne, czy to nowa odmiana zakażenia popromiennego, czy mutacji. Czasami muszę zszywać ugryzienia, które zrobiły takie szczęki, jakich nigdy dotąd nie widziałem. Są też przypadki, w których pacjent wygląda tak okropnie, że mimo tylu lat doświadczenia nie wiem, co zrobić. Ale powiedz, co ja mam zrobić, jak pacjentowi na plecach wyrosły grzyby? O, życie komunistycznego lekarza to nie przelewki. Mogę jeszcze o coś spytać? Chyba nie czuję się za dobrze, doktorze. Pójdę już. Okej. Czułem trochę na jakąś ofertę może pracy u doktora. Jesteśmy względnie dobrze rozwinięci medycznie. A ci tutaj śpią, chrapie. Okej, nie będę robił nic dziwnego. Przynajmniej na razie. Przekręcasz kurek, ale kran nie działa. Może najpierw musisz naprawić pompę. Silnik uszkodzony. Najpierw trzeba go naprawić. Okej. Nie wiem, czy ja z moją umiejętnością naprawy, no i chyba będę potrzebował jakichś narzędzi. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ale spróbujmy. Porażka, próbować naprawić silnik, ale bezskutecznie. Jeżeli będę miał narzędzia, pewnie procent możliwości moich względem naprawienia tego wzrośnie. Pusta butelka. Okej, tyle tutaj. Niewielka mieścina. Okej, mamy głód już tutaj, widzę. Przecież nie zauważyłem, kiedy się to pojawiło. I to... Powiedziałbym, ogromny mamy tutaj głód. 1200 na 1500. Stoi przed tobą pulchny, rumiany, około 25-letni mężczyzna. Ma równo przyciętą brodę. Ma na sobie białą koszulę i krótkie spodenki. W ręku trzyma czysty ręcznik, którym odgania wkurzające muchy. Gdy cię dostrzega, uśmiecha się szeroko. Och, klient, witaj w tawernie. Coraz więcej tu podróżników. Co masz na myśli? Cóż, teraz jesteś tu ty, a kilka dni temu przez wioskę przeszedł oddział zbrojny. Ludzie z bronią zwykle oznaczają kłopoty, ale ci byli całkiem w porządku, jak prawdziwi żołnierze. No, powiedz mi o nich. Nie wiem zbyt wiele, nie byli rozmowni. Nasz starszy wioski chciał z nimi o czymś pogadać, ale oni po prostu stąd poszli, więc nie wydaje mi się, żeby się dogadali. Najwięcej gadali ze strażnikiem przy bramie, ma na imię Jan. Jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć, to pogadaj z nim. W każdym razie, może masz ochotę na coś do jedzenia lub picia? Jasne, że mam ochotę, tylko że na nic mnie kurde nie stać. Nie masz dla mnie jakiejś roboty? Zapytaj moją siostrę, ja jestem prostym gościem. Mogę ci sprzedać piwo albo inny alkohol. Zrobiłbym to z przyjemnością. Trzeba coś zrobić w twoim domu? Na przykład wymienić żarówkę albo naprawić krzesło? Po prostu daj mi znać, ale o poważniejsze rzeczy pytaj Katię. Ona tu rządzi. Z
spogląda na młodą kobietę siedzącą nad dokumentami. Ale teraz jest bardzo zajęta. Zestawia wydatki, planuje budżet, wiesz. A kiedy Katia jest zajęta, ciężko ją od tego oderwać. Ach, chyba mam pomysł. Wiesz co ona lubi? Robienie nalewek, likierów i innych napojów. Nie wiem czemu, ale strasznie się jara chemią i innymi takimi rzeczami. Powiedz jej, że wysłałem cię do przetestowania jej najnowszej nalewki. W ten sposób dostaniesz darmowy napój i z nią pogadasz. Sprytne, nie? Tak, nieźle pomyślane. Dzięki za radę. Pokaż mi menu. No okej, zobaczmy co mają. Woda po ogórkach. O, mają mięso. Dobrze by było coś zjeść. Minus 600 do głodu. No dobra. Dzięki, już stąd idę. Poczekaj, może zainteresuje cię pewna propozycja biznesowa? Zamieniam się w słuch. To mała, prosta robótka. Potrzebuję kogoś, kto odbierze książkę, którą zamówiłem w Krasnoznamionym. Księgarz Abraham mają w swoim sklepie. Ja sam nie mogę pójść, bo mam obowiązki tu w barze. Ale ty dużo podróżujesz, więc jeśli zawitasz w Krasnoznamionnego, to może ją dla mnie zabierzesz? Oczywiście nie robisz tego za darmo. Niech będzie. Jeśli będę w Krasnoznamionnym, to zajrzę do Abrahama. Mężczyzna spogląda na twoją mapę i oznacza miasto krzyżykiem. Dziękuję. To rachunek za książkę. Pokaż to Abrahamowi, a on ci ją da. Barman wręcza ci mały kwitek papieru. Na nim widnieje tekst zapisany równiutką kursywą. Posiadacz niniejszego dokumentu, niejaki W.A. Radczenko lub oficjalny pełnomocnik, po jego okazaniu może otrzymać kopię książki Władca Pierścieni autorstwa J.R.R. Tolkiena, przetłumaczoną na rosyjski przez Z.A. Bobyra. Podpisane Adam Jirkin. Okej, do zobaczenia. Nieźle. Dobra, pogadajmy w takim razie z tą kobietą. Siedzi przed tobą młoda kobieta. W skupieniu notuje coś w pożółkłym zeszycie ze słowem księgowość na okładce. Jest pochłonięta pracą. Nawet cię nie zauważa. Witaj. Przysyła mnie twój brat. Twierdzi, że masz dla mnie jakiś trunek do przetestowania. Dziewczyna odrywa się od obliczeń i gapi się na ciebie. Po chwili mruga, uśmiecha się i wsuwa za ucho mały ołówek. Super, jestem pewna, że pierwszy raz próbujesz czegoś takiego. To nowy przepis. No, nie do końca nowy, bardziej zapomniany. Brzmi nieźle, nie mogę się doczekać. Dziewczyna kiwa głową i wskazuje ci ciemny, zimny kąt tawerny. Z baru wyciąga gliniany bukłak opatrzony etykietą XXX. Proszę, do dna. Odważnie pociągnij z bukłaka. Bierzesz mały łyk. Napój ma dziwnie kwaśny smak. Wzdrygasz się i oddajesz dziewczynie bukłak. Nie czujesz zatrucia, ani nawet mdłości. Czujesz, że masz ochotę na kolejny łyk. Bierzesz bukłak od dziewczyny i pijesz. Jeszcze odrobina na pewno nie zaszkodzi. Zaczyna ci się kręcić w głowie, ale nie ma w tym nic dziwnego, prawda? Masz czucie we wszystkich kończynach. W porządku. Po chwili jednak czujesz, że falują wokół ciebie, jakby powietrze zamieniło się w wodę. Zaschło ci w gardle, więc bierzesz następny łyk tajemniczego napoju. W oddali słyszysz dziewczynę mówi nie rób tego, ale jest już za późno. Świat wokół się zatrzymuje, ty się zatrzymujesz, ale myśli w twojej głowie pędzą jak oszalałe. Dlaczego tu jesteś? Dlaczego ja tu jestem? Czemu ja to piję? Czemu? Twoje własne myśli brzmią jako odgłosy burzy w oddali. Zbliżają się z każdą chwilą. Zdajesz sobie sprawę, że te odgłosy burzy to tak naprawdę kroki.
Z mgły wyłania się generał Morozow. Szukasz mnie? Pyta. Jego głos brzmi jak setki głosów naraz. Nie możesz odpowiedzieć. Sparaliżowało cię. Tak, szukasz mnie, mówi Mozorow i bierze cię za rękę. Chodźmy. Gościu totalnie odleciał, nie? Po kilku łykach. Wędrujecie razem przez gęstą, szarą mgłę. Mozorow idzie przodem, ty podążasz za nim. Generał jest spokojny i pewny siebie. Nie możesz zrobić nic poza podążaniem za nim. W końcu mgła rzednie i twoim oczom ukazuje się coś dziwnego, pięknego. Tu są grzyby. Docierasz do fantastycznego, pierwotnego lasu grzybowego. Nogi grzybów są większe niż pnie największych znanych ci dębów, a ich kapelusze rozkładają się jak ogromne parasole, zasłaniając niebo. Generał prowadzi cię dalej, przeciskając się między grzybami. Wasza wycieczka przez ten dziwny las kończy się, kiedy stajecie się naprawdę monstrualnym grzybem. To jest Bóg, mówi Morozow. Nie widzisz już generała, przemawiają jakby z twojego wnętrza. Jego głos wydobywa się z twoich ust. Jesteś generałem Morozowem. Nagle grunt pod twoimi nogami zaczyna się trząść i prawie tracisz równowagę. Wydaje się, że to trzęsienie ziemi, ale gdy ustaje, spoglądasz w górę i krzyczysz. Monstrualny grzyb ma teraz ludzką twarz. Pokłoń się, rozkazuje grzybowy Bóg, a ty padasz bezwładnie. Masakra, po prostu istna masakra. Gościu odleciał totalnie. Wyłączasz się na kilka godzin. Gdy się w końcu budzisz, nie czujesz zwykłych objawów kaca. O cholera. Wasja budzi się, żyje. Dziewczyna podtrzymuje cię, więc nie upadasz na ziemię. Gdy wypita substancja opuszcza twój organizm, powoli odzyskujesz równowagę. Barman, przeklinając samego siebie, ociera pot z czoła. Jak się czujesz? Właściwie to zaskakująco dobrze. Dobrze, że masz taką mocną głowę. Przepraszam, nalewka wyszła zbyt mocna, ale ze mnie głąb. O mało cię nie zabiłam, strasznie mi głupio. Ano tak. Dziewczyna wzdycha i uśmiecha się do ciebie. Zajęliśmy się twoimi rzeczami podczas twojego odpoczynku. Którymi rzeczami? Tą stertą śmieci? Sprawdzasz swoje rzeczy, nic nie zginęło. Cuda się zdarzają. Nadal nie wiem, dlaczego ta nalewka była taka mocna. Wykorzystałam przepis mojego dziadka, spisany przez babcię. Mówi bardziej do siebie. W każdym razie musimy pogadać. Muszę się upewnić, że z twoją głową wszystko gra. Dobry pomysł. Mogę o coś zapytać? Wolę wyjść na dwór, zaczerpnąć świeżego powietrza. Słucham. Szukam pracy. Może obiły ci się o uszy jakieś oferty? Każdy tu szuka pracy. Niestety nie mogę ci pomóc, ale mogę szepnąć słówko towarzyszowi Kowalewowi, starszemu wioski. U niego zawsze znajdzie się coś do roboty. Dobrze by było. Ale nie zatrudni kogoś, kogo nie zna. A rekomendowanie kogoś obcego nie jest zbyt profesjonalne. Może jeśli najpierw pomożesz mnie, będę mogła cię przedstawić. Co mam zrobić? Głupio mi o to prosić. Potrzebuję kilku muchomorów, ale nie mam czasu sama ich zebrać. Możesz mi w tym pomóc? 5 muchomorów wystarczy. Rosną za płotem niedaleko stąd. Co o tym myślisz? Mam opcję użycia perswazji. Zobaczmy, czy mi to wyjdzie na tym poziomie, na którym jestem. Mi możesz zaufać. Może odpuścimy sobie te grzyby i zaczniemy poważną współpracę. Porażka jednak. Moja rodzina jest szanowana w okolicy i nie będę ryzykować reputacji dla kogoś obcego. Wróć, jeśli zmienisz zdanie w sprawie grzybów, ale nie dam ci rekomendacji, jeśli mi nie pomożesz. Dobra, dobra, znajdę te grzyby. Dzięki, będę czekać. Załatwione. Mamy tutaj jakiegoś wojaka. Widzisz przy barze muskularnego mężczyznę, je mielonkę i zapijają wódką. Jego twarz wygląda znajomo. Tak, oczywiście, to inny kadet z Atomu.
poznany przez ciebie przed misją ratunkową dla zaginionej ekipy. Nigdy nie byliście przyjaciółmi, ale i tak go poznajesz. Jego imię to Aleksander. Udawaj, że nie rozpoznałeś Aleksandra. O, hej! Duży gość odwraca się do ciebie i mruży lekko oczy. W końcu macha do ciebie. Hejra! Nie poznałem cię, ale teraz to oczywiste, kim jesteś. Tak, co tu robisz? Mów ciszej, nikt nie musi nas słyszeć. Spoglądasz szybko na zaspanego barmana i dziewczynę przy jednym ze stolików. Oboje albo udają, że nic ich nie obchodzi twoja rozmowa z Aleksandrem, albo naprawdę mają ją gdzieś. Pomimo tego Aleksander przytakuje i ścisza głos. Lepiej nie mów o sobie za dużo, ludzie tutaj to dzikusy. Lepiej nie mówić, kim jesteś. Takie szumowiny w mgnieniu oka cię potną. No, a nie powiedziałbym, że ci tutaj to szumowiny. Też szukasz Morozowa i innych? Robię to samo. Wysłano cię wcześniej ode mnie. Niedawno natknąłem się na tę wioskę. Okej, czyli Aleksandra wysłano po mnie, bo pewnie ze mną nie było żadnego kontaktu. No dobra, zobaczmy, co możemy od niego wyciągnąć. Słyszałeś coś ciekawego? Ostatnio zacząłem ćwiczyć, wiesz, robię rzeźbę, ale wątpię, że ktoś taki jak ty będzie tym zainteresowany. Po co dalej dobrze wyglądać? Materializm ci w głowie. Myślisz, że siła jest potrzebna tylko do zastraszania ludzi i włamywania się, ale dla mnie... Wiesz, dla mnie siła to piękno, ukryte piękno, które sprawia, że dziewczyny się rumienią i gubią majtki. Aleksander pokazuje swoje mięśnie, są całkiem duże, jego ręce wyglądają jak kominy przemysłowe. Więc nie dowiedziałeś się niczego przydatnego. Cóż, jakby to ująć, raz poszedłem do lasu, wcześniej może coś wypiłem, a może nie piłem. W każdym razie nagle usłyszałem płacz dziecka, wiesz, prawdziwy. I wiesz, co zrobiłem? Nic. Poszedłem w swoją stronę, bo oczywiście to nie mogło być prawdziwe dziecko, tylko jakiś wstrętny mutant, który udaje dziecko. A nawet gdyby to nie był mutant, to co miałbym zrobić z niemowlakiem? Zjeść je? To nie moja bajka, może w następnym życiu. Powiem ci jedno, jeśli usłyszysz dziecko płaczące na odludziu, to się nie zatrzymujesz. Dobra, myślę, że z tym gościem nie ma generalnie więcej co gadać. Mam duży problem, bo... No w sumie nie mam już problemu, bo... Jeszcze niedawno byłem bardzo głodny, teraz nie jestem głodny wcale, więc nieźle. Rachunek za książkę mamy w tym momencie w ekwipunku. No dobrze, jeżeli głód zniknął, to jest to dla mnie oczywiście bardzo dobra wiadomość. I myślę, że warto się tutaj zakręcić wokół tej pracy, więc myślę, że w następnym odcinku zaczniemy od tego, aby przynieść te grzyby dla Kati. I zobaczymy, czy będzie miała dla nas tutaj coś ciekawego do zaoferowania. Okej, jeżeli seria się podoba, koniecznie zostaw łapkę w górę. To będzie bardzo miły gest. A ja już teraz zapraszam do kolejnego odcinka z serii gry Atom RPG, który na kanale pojawi się już wkrótce. Na dzisiaj to tyle. W takim razie serdeczne dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się i do zobaczenia, usłyszenia następnym razem. Hej, hej!